Cześć, witajcie na kanale. Dziś kartonowy Arsenał Spitfire Mark 1A. Zapraszam. Kartonowy Arsenał numer 3 z 2010 roku, a w nim model Supermarine Spitfire 1A. Skala oczywiście 1,33. I jest tu wzmianka, że przypada w tym okresie 70. rocznica bitwy o Anglię, stąd model został wydany. Właśnie ten jakby egzemplarz samolotu brał udział w bitwie o Anglię. I tak przechodzimy do pierwszej strony. No i jak zwykle dane techniczno-taktyczne, historia samolotu, opis i w tej wycinance jest zamieszczony model samolotu Spitfire'a Mark 1 z 74. Dywizjonu RAF-u, na którym latał Adolf Malan. Również na tym egzemplarzu samolotu latał Henryk Szczęsny oraz kapitan Stanisław Brzezina. No i tu później przechodzimy też do jakby życiorysu pilota Malana, jeżeli to się tak odmienia. No i dalej mamy legenda, oznaczeń i opis budowy modelu. Dodam, że opracowanie modelu Marcin Grigiel oraz Marcin Dworzecki, natomiast graficznie Marcin Dworzecki opracował. No i tak części mamy na trzech arkuszach. I tu strona właśnie z arkuszem części, skrzydła, część kadłuba, usterzenie ogonowe, poziome, osłony luków podwozia. Przejdźmy do dalszych stron. A tu jeszcze zaznaczę, że to jest też druk dwustronny. Właśnie tu mamy niektóre elementy zadrukowane również z lewej strony. No i na drugiej stronie mamy szablony do samodzielnego wykonania, głównie elementy z drutów. Tu mamy elementy podwozia. Również kolory są zaznaczone, kolory potrzebne do retuszu. Jakimi kolorami, jest tu podany symbol farby Humbrol. No i elementy, które musimy retuszować tymi kolorami. No oczywiście rysunki, jak zwykle dużo rysunków przejrzystych. Tu mamy dwa rzuty i kabina, właściwie osłona limuzyny, kabinki. No i oczywiście rysunki do podglądu. Od początku postępujemy zgodnie z rysunkami, zgodnie z numeracją. Tak zawsze autorzy w zasadzie opisują budowę. No i tu właśnie trzy rzuty: bok, przód, góra, dół. To nas nie interesuje, ta strona też nie. Przechodzimy. No i jeszcze mamy rysunki również. Skrzydło, użebrowanie skrzydeł, klapy, lotki, arkusz z elementami do naklejenia na karton, czyli głównie fręgi. Oczywiście do kupienia elementy cięte laserowo również. I następnie dwie strony z pozostałymi elementami i tutaj też skrzydło
Właściwie skrzydło składa się z dwóch elementów, góra-dół. Oczywiście lotki jako osobne elementy. No i części kadłuba, części wyposażenia, kabiny, kadłuba, te elementy widoczne, czyli wręgi widoczne w kabinie, podwozie, fotel, koła. Te elementy są na stronie jak gdyby okładki, czyli okładka do pocięcia. No i tu mamy zdjęcia modelu już wykonanego. No i teraz zbliżenia, tu zbliżymy troszeczkę na te części bliżej, postaram się zrobić. I tu mamy skrzydła, czyli element górny poszycia skrzydła i element dolny, ten akurat, który jest malowany na czarno. No i tu są widoczne nity, zaznaczenia, ślady eksploatacji. Przesuwam. Oczywiście wszystkie elementy usterzenia, czyli lotki, klapy, są osobnymi elementami, jak widać. Wszystko do zrobienia, można tu stery, nie wiem, zrobić jako w dół, do góry zaciągnięte, ster kierunku. Tu widzimy elementy kadłuba, trzy segmenty, właściwie cztery, bo tu jest jeszcze też element, do którego są przyklejone, usterzenie jest przyklejone. Tu mamy element, który przejście, skrzydło, kadłub, z tym że zawsze jest troszeczkę problemów, odpowiednie uprofilowanie tego elementu. No dobrze, to mamy, co tu jeszcze możemy pokazać, następny arkusz. I tu mamy elementy poszycia kadłuba, góra, to jest element przy kabinie. No i widać właśnie dość ładnie nity. Zmieniłem sobie na ołówek, końcóweczka bardziej wyostrzona. Elementy tablicy przyrządów. Co tu jeszcze tak bliżej? No dobrze, przejdźmy tu troszeczkę bliżej. Jeszcze zrobiłem aparat. Element skrzydła górny i dolny, jest to element skrzydło lewe, nie, prawe, przepraszam, prawe, tak, prawe. Właśnie tu wersja ta miała malowanie takie troszeczkę od dołu w dwóch kolorach, czyli lewe skrzydło, część lewego skrzydła czarne, część prawego w kolorze jasnym, wręcz białym. Przynajmniej tak tu widzę, ale jest to jasno-szary, jasny szary. I tu są elementy, na tym bardziej widać te wszystkie elementy, zabrudzenia tam na tym, na tej połowie czarnego nie było tak to widoczne, a tu mamy wszystkie takie zabrudzenia śladów z wyrzutników łusek. Na tym też. Na tej części. I tu jest część środkowa skrzydeł. O właśnie, tu mamy jakby podział tych kolorów. Jasno-szary i czarny, ciemny. No i tu elementy wnętrza w kabinie, czyli burty, boków kabiny, kadłuba, wręgi. Pokazane właśnie nożyczki do wycięcia, te elementy, te zaznaczone nożycami, takim symbolem. To już takie
podpowiedź dla mniej zaawansowanych modelarzy, powiedzmy ktoś, kto pierwszy raz robi takie rzeczy, powinien sobie legendę dokładnie odczytać, co te symbole znaczą. Zaawansowani modelarze to już znają to wszystko na pamięć, wiedzą, co oznaczają dane symbole. No i oczywiście kołpak i śmigła. Jeszcze może troszeczkę zbliżeń na rysunki. No i oczywiście jak w innych egzemplarzach, w innych wycinankach, podobnie zrobione rysunki, czyli rendery z opracowania modelu. I tu mamy dość ładnie opracowane to wnętrze. Ten rysunek właśnie, gdzie, jakie części, jakie oznaczenia, numeracja tych części. I tu już możemy to wszystko sobie odczytać dość dokładnie z tych rysunków. Rysunki pokazują pojedyncze elementy, takie jak na przykład celownik, jakieś manetki boczne. O, tu widzimy tego typu wręga, do której coś tam przyklejamy. Tu właśnie jak z ilu elementów ten jeden element, który na pewno na boku kabiny przychodzi. Fotel, volant, sterownice nożne, fotel. Fotel nawet tu mamy od dołu, zawieszenie tego fotelu na ramię. No jest wszystko dość dokładnie, wręcz bym powiedział, rozrysowane. Wszystkie elementy też dokładnie opracowane. O, i tu proszę, widzimy cały bok, butle. Butle raczej tlenu, bo to samoloty latały na dość znacznych wysokościach, czyli był potrzebny tlen. I tu opracowanie, rozrysowane te elementy w ręku, użebrowania tej części przodu kadłuba. I tu mamy już taki rzut bardziej perspektywiczny na owiewkę, odsuniętą jak gdyby kabinę. To jest na dwóch stronach te rysunki. No i tu może jeszcze zbliżenia na wręgi, na te elementy, które należy nakleić na karton lub nabyć po prostu na stronie wydawnictwa Kartonowy Arsenał. Są dostępne arkusz z tymi elementami ciętymi laserowo. Zawsze to przyspiesza, ułatwia, bardziej dokładnie są zrobione. My tu możemy zawsze jakiś błąd źle przyciąć czy coś i później problemy z pasowaniem. Dźwigar przebiegający tak na ukos karty, czyli wzniósł skrzydeł bez żadnej tu komplikacji. Mamy jednakowy poziom. Wzniósł, robimy tak jak pokazuje to nam właśnie tu dźwigar. I tu jeszcze widać właśnie na tej stronie druk lewostronny. Odwrócę to, będzie klapy. Tak, ta część, która będzie widoczna od dołu, gdy odsłonimy klapę. Możemy ją odsłonić. Tu jest ta część i wtedy będzie widoczna. Tu jest część lewa. Właśnie też tego elementu. Tak się prezentuje Kartonowy Arsenał numer 3 2010 roku Spitfire Mark 1A z bitwy o Anglię. No i tu lewa strona okładki. W następnym odcinku przygotowaniu to jest opisane, natomiast w następnym odcinku przedstawię SB2C4. Zatem dziękuję za obejrzenie, zapraszam na inne moje tematyczne filmy na temat modelarstwa kartonowego. Cześć!